Cześć, pokażę Wam dzisiaj co zmajstrowałem do mojego paska. Jest to tak zwany oil catch tank. Tam jest zamontowane tak po partyzancku. Jest to buteleczka o pojemności 0,3 litra. Z buteleczki wychodzi odpowietrzenie, które sobie idzie tam na dół, po prostu w eter. Nie jest to wpięte w dolot. Wąż, który zastosowałem, ma średnicę 25 mm. On tu się ładnie pasuje na odmę. Natomiast jeśli chodzi o wąż, w który była wpięta odma, jest tutaj włożony korek od szampana. Z tym, że on musiałem go troszkę owinąć taśmą, bo był za luźny. W środku tak się prezentuje, także bardzo dużo nie wystaje. Myślę, że to nie będzie w niczym przeszkadzało, jeśli chodzi o to powietrze tutaj. A skłoniło mnie do tego to, że po prostu zbiera mi się olej w dolocie i samochód trochę dymi na niebiesko. Mogą być to też uszczelniacze zaworowe, no ale turbina. No ale chcę wykluczyć wpierw odmę. Więc tak, tutaj mamy odmę. Wąż 25 mm średnicy. Spływ oparów do butelki i odpowietrzenie butelki. Ona teraz jest zaparowana troszeczkę, ale to myślę, że nic się nie dzieje. Ważne, żeby to... Średnica tej rurki to jest 10 mm, więc na pewno się tutaj nie zaklei niczym, ani nie zamarznie. Pojeżdżę troszeczkę, no i Wam znam relację, jak to się sprawuje i czy to coś pomogło, jeśli chodzi o dymienie. Ponieważ... katalizator został też wybity w tym samochodzie, nie ma katalizatora. Więc trochę tego dymu z jakiegoś tam dopalonych oparów olejowych się jednak zbierało. Najwięcej tego było tutaj, w tej rurce. Ona taka jest na dole, taka trochę wypukła i tutaj był zebrany olej, który podejrzewam, jak turbo dmuchnęło, wlatywał prosto do lotu. Dobra, to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Czy to jest bardzo jakaś wielka zbrodnia? I czy ktoś miał z tym jakieś doświadczenia? Pozdrawiam.